No i kolejna jeszcze z tych tropikalnych ulew. Zobaczcie. Niesamowite, prawie jak latem cały czas. Ej, nie wychodź. Nie wychodzisz mi. Jak jest cudnie dzisiaj z tym deszczem. Dalej jest ciepło, bo jest około 15 stopni. Tam już duchy powiewają. Przygotowane na Halloween. Jest niedziela, 24 października. Ja mam jutro wolne, więc postanowiłam jechać na działkę. Dalej u nas jest w miarę ciepło. W nocy jest tak 7 było ostatnio. A teraz jest 12. Jest koło 15. Dzisiaj u nas jest taki rally przeciwko tym wszystkim zakazom covidowym. Także wpadnę jeszcze na chwilę zobaczyć, co tam się dzieje. No to już jest ta chyba o 12:30. Teraz już jest końcówka. Chciałam trochę przyjechać wcześniej, ale musiałam z jedną rzeczą dealować niestety, która była dosyć ważna. Nasza piękna niebieska strzała. Także ludzie cały czas idą z tego wiecu. Wszystko się zatrzymało tutaj. No i właśnie cały protest zaraz będzie tutaj szedł. A za nimi policja. Zobaczcie nasze jesienne dekoracje. Jakie cudne dekompozycje. No i wszędzie teraz powyrastały patia, bo wiadomo, że część osób nie może wchodzić do restauracji. Ale my w ogóle restauracje ignorujemy, skoro nie chcą wpuszczać ludzi niezaszczepionych, to ignorujemy to, ten cały biznes. Możemy się obyć jakiś czas bez restauracji. Zobaczcie, jak ten miłożąb jeszcze ma wszystkie liście, bo nie było przymrozku. Super jest w tym roku, naprawdę pod tym względem. Taka pustka jest świetna. A tutaj jest takie ładne lustro, także mogę wam pomachać. Więc wszystko odbyło się bardzo kulturalnie, jak to w Kanadzie. Ze eskortą policji. Naprawdę dużo osób przyszło, bo ten ogon się ciągnął i ciągnął. Zobaczcie tutaj tą naklejkę. Wyobrażacie sobie robić to wszystko dla tego śmiertelnego wirusa, a gdzie musisz być testowany, żeby zobaczyć, czy go masz. Więc podobne hasła tu się pojawiały jak na marszu kobiet. Moje ciało, mój wybór. I ja dokładnie tak samo się czuję. Moje ciało, mój wybór. Ale cudne te rośliny tutaj porobili w tym roku. Widzicie, nawet w czasie pandemii miasto ma pieniądze, dlatego że z podatków za domy nie zluzują. No ale fajnie, że coś takiego robią. To zupełnie inaczej wygląda to miejsce, jak ono wyglądało 15 lat temu. Ktoś, kto był tak dawno temu w ogóle, zupełnie by nie poznał. Moi rodzice by nie poznali. I tak to u nas wygląda w centrum miasta w tą niedzielę. Powiem wam, że stęskniłam się za działką, bo chyba już w dłuższym czasie mi się tak nie zdarzyło, żeby nie być.
czekać na niej przez aż no, 3 tygodnie. Myślałam, że 2, ale 3. Tyle, że w międzyczasie Zee tam był, więc dokarmiała szopy i dokarmiał szelkretkę. Ale stwierdziłam, jeśli będzie ładny dzień. Wczoraj mi się nie chciało, bo wczoraj pracowałam, więc zanim przyjechałam z pracy, wiadomo, krótkie dni są teraz, ale dzisiaj wyspałam się i stwierdziłam, że pojadę. Zobaczę, co jest grane. O, tam konik jedzie. Może jeszcze grzyby będą, ponieważ cały czas jest ciepło i dosyć mokro, chociaż ostatnie 2 dni nie padało przez ostatnie 2 dni. No ale zobaczymy, może będą jakieś rydze czy tam opieńki. Ale powiem wam, że pomału inflację widać. Kupowałam właśnie to psie jedzenie dla szopów, które przez lata kosztowało 19,98. Teraz już kosztuje 22,48, także 2,50 dolara podskoczyło. Wszystkie ceny rosną, to jest po prostu masakra. Nie wiem, jak my wkrótce będziemy żyć. Trzeba się będzie do Mennonitów, do rolników uśmiechać, że my mamy takie konekcje z nimi dobre. No i taki tu pojazd przede mną. Muszę powoli jechać. W sumie biedne te konie, kiedy one muszą tak jechać po asfalcie. Powinny jeździć po tych miękkich poboczach, tylko że teraz nie ma tutaj miękkiego pobocza. W sumie mogę już wyprzedzić, no ale jest linia niby stała. Więc nie powinno się, no zjeżdża mi. Kiedy jeżdżą po tym miękkim poboczu, tyle że akurat tutaj tego miękkiego pobocza nie ma, ale raczej przeważnie wszędzie jest. No i kolejne bryczki. Jest tak przed 17, także to jest ten czas ich powrotu z odwiedzin po kościele u znajomych. Jak wam podobają się takie tutaj scenki, te nasze? Chcielibyście mieć takie bryczki w Polsce? W Polsce pewnie bardzo wiele byłoby wypadków, ponieważ wiadomo, jak w Polsce ludzie jeżdżą jak wariaci. No i mamy kolejną tutaj. Sportowy model. Konik chyba nie lubi stać i czekać. Zobaczcie, jak tupie nogą, jak się wyrywa. Tutaj taki minivan. Raz, dwa miał. Tutaj ta malownicza farma, o której już wcześniej mówiłam na filmikach. Jak jeszcze jest zielono wszędzie. Och, mogłoby tak trwać to całą zimę. To by było super. Ja chyba jednak wieczorem już w kominku napalę. Będą już pojedyncze temperatury. Jak u nas było 7, to tutaj może być nawet zimniej. Tutaj zawsze jest zimniej na działce. No i kolejna bryczka z dwoma konikami. No tutaj mogę ich wyprzedzić łatwo. Okej. Zobaczcie, ile tych bryczek dzisiaj jest. Cudne widoki. Że kiedy jest tak pięknie, tak fajnie się jedzie, to nawet nie chcę
przeważnie jeżdżę tak 94-95, żeby nie wyjść więcej niż 15 km ponad ten limit. Ale teraz powiem Wam, że fajnie jechać się wolniej i tak sobie to wszystko obserwować, jak jest pięknie. Ale tutaj ktoś się napracował, zobaczcie. Która figurka Wam najbardziej się podoba? Zobaczcie, tutaj z pieskiem. Gdzie oni to wszystko trzymają? A mi się najbardziej podobają te duchy. Są takie bardzo, bardzo delikatne. Nawet jest Freddy, zobaczcie. No, no, naprawdę. Podziwiam pracowitość i pomysłowość. Nic, jadę, bo się późno robi. Widzę, na polach jest jakiś późny rzepak. Chyba tylko na zaoranie i na polepszenie gleby. No i taka to już jesień tutaj, zobaczcie. Jeszcze są resztki liści. Potrafi się przestawić, jeśli chce. No i jak tutaj wygląda po tak długim czasie? Modrzewie już żółkną, aczkolwiek jeszcze nie są łyse. No i jak cudnie jest znowu być w moim ukochanym miejscu. Naprawdę stęskniłam się za działką, ale ostatnio tyle się działo i w pracy, i w domu, że musiałam trochę po prostu przystopować wyjazdy. No ale dzisiaj jestem, mam butelkę szampana, także spędzę sobie tutaj fajnie wieczór, mam nadzieję, że fajnie, z moimi zwierzaczkami. Mam nadzieję, że szylkretka przyjdzie i że rakuny też dotrzymają mi towarzystwa. Więc zapraszam na vloga i pozdrawiam z działki, buziaczki. No i taki wieczór przyjemnie, ciepełko. Ale jeszcze nie ma ani szylkretki, ani żadnego szopa. Czekam. Jest za 29. Dzisiaj mam musujące rozę z Australii. Happy New Year! Tylko 7,5% alkoholu. To tak jakby takie mocniejsze piwo. A powiem Wam, że spróbowałam wczoraj moje wino. I to moje wino z kolei to chyba ma z 20% alkoholu. Już niedługo będę przelewać do butelek. Teraz na razie się kliruję. Zobaczcie, taki okropny poniedziałek dzisiaj. Cały dzień pada, ciemno. Jest około 14, zaraz będę jechać. Shopów wczoraj nie było wieczorem, to znaczy były. Były w nocy. Widziałam na kamerze. Była czarna mama z dziećmi i jeszcze kilka innych. No ale ja już poszłam spać. Było w ogóle nieprzyjemnie, było tylko 4 stopnie. Więc napaliłam w kominku i siedziałam
środku i w sumie chyba o 11 poszłam spać. Szylkretki niestety nie było, także martwię się o nią. No i nic, tak to jest jak się ma plany, a później jest coś zupełnie innego. Ale jest ponuro, ja pierdzielę. No nic, będę jechać niedługo już. No i zobaczcie sami, co za pogoda, no. Jest tylko 5,5, także nieciekawie. Niestety, tak długo było ciepło. Piękne te kolory tutaj są. Jak zimno dzisiaj, chyba tylko z 5 stopni, moje biedne kwiatki. Zobaczcie, jakie piękne są. Tu jeszcze chcą pączki, ale nie wiadomo, czy biedaki wyrosną. Czy zdążą. Ale jest bardzo, bardzo wietrznie dzisiaj. Jakie śliczne kosmoski. O, kochane. Tak wami wiatr szarpie. Biedaki. Witam w środę. U nas było już kilka ponurych dni, a znowu tak pięknie się zrobiło, że mimo, że się śpieszę, postanowiłam zatrzymać się tutaj w parku i nakręcić wam, jak to tutaj wygląda. Dzisiaj jest piękna pogoda, jak na koniec października, bo jest 17 stopni i sami zobaczcie. Jakie cudne są te drzewa. W ogóle rano jeżdżę tutaj i one wyglądają w słońcu takie różowe. Ale zobaczcie, tam już zlikwidowali. 15 dokładnie października, ale zlikwidowali już wszystkie te rośliny. Także dobrze, że wam pokazałam. Tam rosły te słonie uszy. Teraz jest pasek tylko ziemi. Jak widzicie. I tak samo zlikwidowali mój piękny ogród na naszej ulicy. Szkoda, że je zlikwidowali, ponieważ do tej pory jest taka ciepła pogoda i te roślinki mogłyby sobie rosnąć, rozkwitać. No ale niestety mają grafik i tak go wykonują co roku. Ale zobaczcie, kolor tych drzew jest po prostu cudny. I część ma jeszcze zupełnie zielone liście. Pięknie. Ja muszę lecieć, bo mam meeting o 6 online. Mam meeting online, bo niestety zdecydowałyśmy się iść z dziewczynami na strajk. Mamy tutaj związki zawodowe i strajk ostatni chyba był w 97 roku, ale to, co ostatnio nasza firma wyprawia, to po prostu jest ta... No nie, nie da się tego opisać. Zobaczcie, jakie tu domki są. Taka ślepa uliczka, cicha. No i te cuda całe w ogniu. No zobaczcie, to jest rekord świata. Po prostu. Więc muszę jechać, bo się śpieszę. Ale jeszcze po drodze pokażę wam jeden z tych dużych domów, podobnych do tego, który jest koło mnie, tylko że ten bardziej gustowny, który też się tutaj buduje, ale jest ogromny. Ale cudne są te drzewa. Mogłabym po prostu tutaj stać i się na nie gapić. Okej, jadę. Wow. No i zobaczcie, jakie cudeńko tutaj idzie. Idziesz malutka, idź. I tam kolejna. Tutaj jest ten przeze mnie wspomniany kolejny dom. On jest ogromny też, ale ma z tej strony ma dobry odstęp, no bo tutaj jest wjazd, a tam też jest przytulony bardzo do takiego małego domku. Ale jednak jest troszeczkę więcej światła pomiędzy tymi domami, troszeczkę więcej odstępu niż u nas. No i kontynuując ten reportaż po drodze do domu, zobaczcie, co z tego pięknego, tropikalnego ogrodu zostało. No i niestety tylko tyle, zobaczcie.
Jaka różnica? 2 tygodnie minęło. Cieszę, jak zielono tutaj wszędzie. No i tak wygląda ulica. Troszeczkę się zmieniła. I jakieś duchy już wiszą na Halloween. Bardziej jesienna ulica i dekoracje na Halloween. Widzę, że dzieciaki grają w hokeja. Taka piękna pogoda, to się rzadko zdarza pod koniec października. Na krótkie spodenki jeszcze pogoda, ale jutro ma znowu padać, także już tak się będzie robić jesiennie. No i przepięknie prześwietlone słońcem drzewo. Cuda. Po prostu cuda. Już sąsiedzi zaczęli zgrabywać liście. Już niedługo przyjdzie odkurzacz. Trzeba też się zabrać u nas.